Zebrało się kierownictwo PiS. Możliwe dymisje. Zebrało się kierownictwo PiS. W czwartek 12 listopada, w południe, zebrało się kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Głównym tematem spotkania ma być omówienie bieżącej sytuacji w kraju, przekazał polityk z otoczenia kierownictwa partii. Spotkanie kierownictwa partii rozpoczęło się kilkanaście minut po godzinie 12. Jak przekazał jeden z polityków PiS, ma ono dotyczyć bieżącej sytuacji w kraju. Dziennikarz Polsat News Mateusz Maranowski ustalił nieoficjalnie, że może dojść do kilku dymisji. Mówi się rzeczywiście o kilku dymisjach dzisiaj, napisał na Twitterze. Ale podkreślam, że to wszystko jeszcze nieoficjalne informacje, dodał. W środę ulicami Warszawy przeszedł Marsz Niepodległości. Mimo że, zgodnie z zapowiedziami organizatorów, miał być zmotoryzowany, wielu uczestników brało w nim udział pieszo. Podczas marszu doszło do starć między demonstrantami a policją. Policja informowała m.in., że na rondzie de Gaulle'a w stronę policjantów poleciały kamienie i race. Do jednego z mieszkań na Powiślu wrzucono race, co spowodowało pożar. Komenda stołeczna policji informowała, że zgromadzenie pieszych jest nielegalne.